Był 3 stycznia 2001 roku, kiedy sąsiad znalazł zmasakrowane ciało pani Alfredy. Staruszka została brutalnie zamordowana w swoim mieszkaniu, w tym domu. Do dzisiaj sprawca tej zbrodni jest nieznany. Sąsiedzi zadzwonili, ja pojechałem z synem, wie pan, i no i tam była już policja, mamy znaleźli, bo to było morderstwo z gwałtem, ze wszystkim. Jeden z sąsiadów wszedł do środka, odnalazł zwłoki kobiety. Niewątpliwie doszło do brutalnej przemocy. Widoczne były ślady krwi, nie tylko na ciele ofiary, ale również na elementach wyposażenia mieszkania. Podczas oględzin, które zostały przeprowadzone, zabezpieczyliśmy właśnie ślady biologiczne, krew, włosy, które w części najprawdopodobniej zostały wyrwane. Ja przyjeżdżałem, no, 2-3 razy w tygodniu, bo ja mama miała 87 lat. To my jest żona prawa, pracowała, no żeśmy dbali, no bo no jak? Mama już tak nie bardzo schodziła, że lekarza, ja z synem moim, głównie tym młodszym. No starszy też wyglądał, ale głównie my. Moja mama, ona była łatwowierna, mieszkała tam 50 ponad lat. Nigdy nie zamykała drzwi, prosiłem ją zamykać, ja miałem klucz swój. I mówi, ale wie pana, to pożyczyć, a to coś tam, mnie nie było węgla przynieść, no by ludzie wiedzieli, tak? Byłem na noc, pracowałem rano, wróciłem, położyłem się spać, a tu potem jakieś stuki, bieganie po schodach, słyszałem tego, otworzyłem drzwi, sąsiad mówi, że sąsiadka nie żyje. I potem myślałem, że może umarła, ale się potem okazało, policja, prokuratura, że tam gdzieś morderstwo było. No w szoku byli wszyscy, no. Nikt się pytał jeden drugiego, no na początku myśleli, że po prostu no, starsza kobieta no, mogła się przewrócić, czy zemdleć, czy coś, no ale potem to był w szoku normalnie. Przecież też byłem wezwany na policję, tam zeznania składałem i ten właśnie 997 oglądałem i tam powiedzieli, że została zgwałcona. No to pytałem się tego policjanta, czy to prawda? No on mówi, że raczej w telewizji to mówią prawdę. No ja nie chciałem wierzyć, to się tak idzie. Staruszka taka. Przyczyna śmierci tkwiła bądź w urazie głowy, stwierdzono bowiem rozległy krwiak. Kolejna hipoteza wskazuje na to, że przyczyną śmierci mogło być uduszenie. Potwierdzają to ślady stwierdzone podczas sekcji w obrębie szyi. Niestety, wszystko wskazuje na to, że do zbrodni doszło na tle seksualnym. Wskazuje na to między innymi położenie ciała ofiary, fakt, że zwłoki były częściowo obnażone i wreszcie stwierdzone obrażenia. Ja uważam, proszę pana, że to jest tak. Ja podałem tam różnych ludzi, tam chyba na 48 godzin, tam ich wzięli na przesłuchania, ale nic, ale tam z tego co ja wiem, to tam ktoś wybiegł zakrwawiony. Myślę, że ludzie się boją mówić. To ktoś jest stamtąd. Zabójstwo pani Alfredy miało makabryczny przebieg, dlatego zwracam się do państwa o pomoc. Może ktoś z was coś widział lub wie. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.